Adam, zaczęliście to spotkanie fatalnie, tam było chyba 2 do 17, ale potem wróciliście jeszcze w tej pierwszej kwarcie nawet, zniwelowaliście tą stratę do 5 punktów, następnie w drugiej do 3 i wydawało się, że wróciliście do tego meczu. No, tak mogło się wydawać, aczkolwiek Stemet w odpowiednim momencie trafił i trójki, i dwójki. Ciężko było do tego meczu tak naprawdę wejść. Nie trafialiśmy otwartych rzutów. Swoją drogą na Stemet grał znakomitą obronę w tym meczu. Bardzo dobrze się skoncentrowali do tego, wiedzieli, że muszą to spotkanie wygrać. No i wygrali dosyć znacznie, ale na razie jest 2-1. Będziemy na pewno walczyli w czwartek, żeby wyjść z twarzą. Przede wszystkim trzeba zagrać lepiej w obronie. Dzisiaj zmienialiście te systemy obrony. Niestety żaden nie był skuteczny. No to prawda, żaden nie był skuteczny. Dzisiaj Stemet był znakomicie dysponowany. Ciężko nam było grać. W ostatnich sekundach trafiali bardzo trudne rzuty, także no, to też się na pewno przyczyniło do tego, że te rozmiary porażki są takie duże. W Zielonej Górze zdołaliście się podnieść na to drugie spotkanie. Teraz trzeba liczyć, że będzie tak samo, że znowu po tych dwóch dniach będziecie grali lepszego kosza. No tak, w tym drugim meczu graliśmy zdecydowanie lepszą obronę. Stemet nie trafiał takich rzutów i było nam zdecydowanie łatwiej grać. Dzisiaj te rzuty trafiał, trochę nas to dobijało i stąd to wynikało. Mam nadzieję, że w czwartek będzie odwrotnie. Ten mecz świetnie się dla Was rozpoczął. 17-2, widać, że byliście bardzo zdeterminowani, żeby odwrócić tą pasę po tej porażce u siebie. No po drugim spotkaniu, kiedy przegraliśmy, teraz był czas dla nas, żebyśmy my jakby odpowiedzieli na to i myślę, że odpowiedzieliśmy tak, jak sobie chcieliśmy. Zagraliśmy naprawdę mocno. Zagraliśmy dużo lepiej w ataku niż w pierwszych dwóch spotkaniach. Także no, wszystko udawało się to, co sobie zaplanowaliśmy. 94 punkty to rzadko która drużyna tutaj zdobywa. Ty też się przyłożyłeś do tego dorobku. Naprawdę świetnie graliśmy w ataku. Rzadko się zdarza, żeby czterech zawodników zdobyło więcej niż 15 punktów. I naprawdę dzisiaj byliśmy trudni do zatrzymania. Po prostu graliśmy naprawdę dobrze. Trzeba tak samo zagrać za dwa dni, żeby zakończyć tę serię. Każdy mecz jest inny. Myślę, że oczywiście teraz Traf będzie próbował jakoś odpowiedzieć, natomiast no, musimy być gotowi. Jeszcze popełniliśmy błędy dzisiaj, ale głównie, żeby obrona była na tym samym poziomie, co dzisiaj, no to mam nadzieję, że uda się skończyć tę serię. Dobra, dzięki.